Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów na kolejnym studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Kontynuujemy temat Duch Święty i Uduchowienie. Tytuł kolejnego studium to Duch Święty. Słowo i modlitwa. W dzisiejszym studium, razem ze mną są Krystyna, Małgosia, Grzegorz i ja, moje imię, Zenon. Ale zanim zaczniemy dyskusję, Zwróćmy nasze myśli w modlitwie do Boga. Małgosiu, służ modlitwą. Panie nasz i ojcze, bardzo Ci dziękujemy za Słowo Boże, za Biblię, za ten przywilej, że możemy rozważać Twoje Słowo. Bardzo Cię proszę, o Ducha Świętego, abyś natknął nasze myśli i był tutaj z nami. W czasie tego studium, prowadź nas, proszę, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen Amen No właśnie modlitwa wszyscy ludzie wierzący modlą się, ale czy zastanawiamy się czasami nad tym, co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem to najpowszechniejsze zdanie, chociaż Najczęściej praktykowana modlitwa to mówienie do Boga, zawierająca w sobie uwielbienie, prośby, dziękczynienie, chwałę. Ale Krystyna wspomniała, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. Yy... Co jest charakterystycznego, co jest szczególnego, gdy mówimy rozmowa? Rozmowa zdecydowanie kojarzy mi się z dialogiem, więc, żeby była rozmowa, to musi być wymiana zdań. Jedna osoba mówi, druga słucha, potem ta, co słuchała, mówi, a ta, co mówiła, yy, słucha z kolei. I tutaj z modlitwą yy, myślę, że wiele osób ma pewien problem, dlatego że bardzo często jest tak, że to my mówimy: ja mówię, 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 jakby z nadzieją, że Bóg słucha. No dobrze, słucha mnie, ale w jaki sposób mi odpowiada? Mm -hmm, mm -hmm. No i odpowiadać najprostszy sposób to jest odpowiadanie przez Słowo Boże. To są słowa Boga do nas. I w ten sposób na pewno Bóg odpowiada. Na pewno odpowiada przez doświadczenia. Więc są, no, to troszeczkę jest inna rozmowa niż z normalnym człowiekiem. Mm -hmm. Ale dalej rozmowa. I musimy się w tej rozmowie nastawiać nie tylko na mówienie, ale również na słuchanie tego, to Bóg przez Słowo Boże, albo przez doświadczenia, chce nam powiedzieć. Poza tym na pewno zgodzimy się, że zupełnie inaczej podchodzimy do rozmowy, gdy, czy nawet do mówienia do kogoś, kto jest nam bliski, równy, a inaczej do kogoś, kto jest obcy, czy ma jakiś wysoki autorytet. Dlatego gdy mówimy o Bogu, czy myślimy o modlitwie do Boga, to czy łatwo jest modlić się, czy to tak wychodzi od tak od siebie, czy jest tu jakaś trudność? W moim odczuciu modlitwa jest oczywiście rozmową z Panem Bogiem, ale to jest także odkrywanie Pana Boga, bardzo często samego siebie. Poprzez modlitwę szukamy odpowiedzi obecności Bożej w naszym życiu, ale gdy mówimy o tym kontakcie z Panem Bogiem, gdy mówimy o, o modlitwie, gdy mówimy o tych naszych relacjach, gdy mówimy o tym szukaniu Pana Boga, modlitwa, no właśnie, w zasadzie w moim odczuciu każdy się może modlić, natomiast my dzisiaj pewnie porozmawiamy o modlitwie po myśli Bożej. Mhm. A więc tej modlitwie właściwej, już wielu ludzi się modli, a jednak wiele modlitw nie jest wysłuchiwanych. No i dobre pytanie dlaczego? Pan Bóg przedstawia, może pewne formy modlitwy, czy słowo Boże nam przedstawia pewne formy modlitwy, w jaki sposób odkrywać Pana Boga? No bo proszę sobie wyobrazić, że my rozmawiamy, czujemy się, w, że jesteśmy w takich relacjach przyjaznych, no i nagle mówimy językiem, którego po prostu nie rozumiemy. Mhm. Jakimś górnolotnym albo nie czujemy zupełnie tego, to się, to się można powiedzieć w takich rozmowach wyczuwa, prawda? Że jesteśmy myślami gdzieś poza tym miejscem, i wydaje mi się, że Pan Bóg też oczekuje takiej szczerości, oczekuje naszego serca, byśmy tym sercem byli w danym momencie przy, przy Panu Bogu. Dziękuję bardzo. Uprzedziłeś troszeczkę pewną myśl, ponieważ. Chciałbym, chciałem najpierw skoncentrować się na tym, czy modlitwa to jest taka łatwa rzecz, czy jest w modlitwie pewna trudność. I na myśl przychodzą mi słowa, które w Ewangelii zapisane są, kiedy uczniowie poprosili Pana Jezusa, naucz nas modlić się. I dzisiejsze studium, Nasze rozpoczyna się od takiego, takiej obietnicy, przepięknej obietnicy z listu do Rzymian. Tekst pamięciowy, ja wciąż zachęcam, aby się tekstów pamięciowych uczyć na pamięć nie na ocenę, ani na zaliczenie ale dla siebie. Jakie myśli dzisiejszy tekst pamięciowy zawiera? Krysiu, proszę. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z Myślą Bożą stawia się za świętymi. Dziękuję bardzo. Jest tutaj kilka godnych uwagi, myśli, i zwrócić chciałbym uwagę przede wszystkim na to, czy my, w modlitwie potrzebujemy Pana Boga informować o tym, co się z nami dzieje, w jakiej jesteśmy sytuacji. Czy Pan Bóg oczekuje, czy Pan Bóg potrzebuje naszej informacji? No, Bóg oczywiście nas zna i widzi nas i wie, co się z nami dzieje. I Bogu to na pewno nie jest potrzebne, hmm. natomiast jest to potrzebne nam. Wiemy, że no w jaki sposób poznajemy nawet drugą osobę, jeżeli spędzamy z nią czas, jeżeli powierzamy jej jakieś swoje sprawy, jesteśmy szczerzy, rozmawiamy i rozmawiamy również szczerze mówiąc o sobie, jak się czujemy, prosząc o radę i tak dalej. I tak naprawdę to ta modlitwa, mówienie o sobie, nas uczy relacji z Bogiem, uczy takiej bliskości, szczerości. Czyli modlitwa nie jest potrzebna Panu Bogu, modlitwa potrzebna jest mnie, modlitwa potrzebna jest człowiekowi, po to, aby każdy z nas uświadomił sobie swój stan, swoje potrzeby. Dlatego kolejna myśl, którą chciałbym zaakcentować, to. Dlaczego jednak Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy prosili Go? Hmm? Ponieważ jeśli zwracamy się do Boga, modlimy do Niego, to tym samym y, pokazujemy, że mamy do Niego zaufanie, oddajemy Mu, oddajemy Mu tym samym chwałę, mm -hmm. że nie idziemy do ludzi, y, nie prosimy ludzi o radę, tylko Pana Boga. Dobrze, ale jest jeszcze coś, co Modlitwa testuje, czy w modlitwie możemy wyrazić, czy przez modlitwę możemy wyrazić. Grzegorz wspomniał wcześniej o modlitwach, które Bóg wysłuchuje, o modlitwach, których Bóg nie wysłuchuje. Na pewno nie wyczerpiemy całego aspektu, ale przynajmniej na jeden z takich głównych aspektów. Chciałbym zwrócić uwagę, co jest takim sprawdzianem, co wyrażamy w modlitwie, w prośbach, kiedy zwracamy się nawet do Boga z prośbami? Wydaje mi się, że masz na myśli wiarę jako jeden z czynników, bo trudno, trudno kierować słowa do Boga, jeśli nie wierzymy w jego istnienie. To na pewno, to za chwilkę. O coś innego chodzi mi. Chodzi mi. I tutaj chciałbym może to w jakiś sposób no, podkreślić w moim przekonaniu jako rzecz zasadniczą, czy w modlitwie, czy modlitwa nasza nacechowana jest egoizmem, czyli podstawą, głównym zainteresowaniem jest tylko to, co ja chcę, co mnie jest potrzebne, co dla mnie jest korzystne. Bo bardzo podoba mi się, autor tutaj zwrócił uwagę, że my nawet możemy prosić o innych z myślą o swoim szczęściu. Ja myślę, że warto tutaj zacytować werset z listu Jakuba z czwartego rozdziału, który to, myślę, bardzo prosto wyjaśnia. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli to jest egoizm. Bardzo mocne słowa. Bardzo, bardzo mocne, mocne słowa. ale myślę, że no, y, potrzebne nam. Ja nawet ostatnio y, miałam okazję mówić o modlitwie, i tak jak sobie pomyślę szczerze, o co ja się modlę, o co proszę Boga, to bardzo często się łapie na tym, że ja, ja, pomóż mi. Pokaż mi ja, ja, ja i ja. I to jest strasznie egoistyczne. I Bóg nas zupełnie czego innego uczy, i wydaje mi się to, co wcześniej powiedziałeś o uczniach. Czy uczniowie się nie modlili? Mhm. Uczniowie się modlili, mhm. ale widząc to, jak Jezus się modli, jak jest gorliwy w modlitwie, poprosili, oni zwrócili na to uwagę, że coś w ich modlitwach chyba nie jest tak, że Jezus inaczej się modli. O co innego się modli, że ma taką relację z Bogiem, której uczniowie mu po prostu pozazdrościli. I o to, o to Jezusa poprosili. No i Biblia uczy nas, jak się modlić, są wskazówki pewne, jak się modlić, a te bardzo ostre słowa są jedną z takich wskazówek. Natomiast najpiękniejsze, myślę, w całym tym zagadnieniu, to są słowa, które cytowaliśmy na początku jako tekst pamięciowy, ponieważ no, można popaść w pewną panikę, nawet czy w pewien strach, to czy ja umiem się modlić, czy ja się dobrze modlę, czy, czy Bóg moje modlitwy wysłucha. I aby w taką panikę nie wpaść, mamy zapewnienie, które... Krystyna czytała z listu do Rzymian, że właśnie w takich chwilach mamy pomoc zapewnioną. Mamy kogoś, kto nas wspiera, kto nas rozumie, kto wstawia się za nami. Może w jakiś sposób nawet koryguje nasze modlitwy, nieumiejętnie wypowiedziane. I to jest przepiękna rzecz. To jest jedna z, jedno z zadań, jakie Duch Święty posłany przez Pana Jezusa, aby nas uczył, prowadził, wprowadzał we wszelką prawdę, w, czyni. Dlatego znów kwestia właśnie wejścia w relację z Duchem Świętym. A więc tu warto może nawet w tej chwili postawić sobie pytanie, samemu sobie, zastanowić się nad praktyką swoich modlitw. Ja bym tu jednak przestrzegał przed tym, żeby nie wylać, jak mówimy kolokwialnie, dziecka z kąpielą. Bo nie każde ja, które wypowiadamy jest złe. Mamy przepiękne modlitwy, jakimi pieśni, modlitwy, psalmy, gdzie Dawid bardzo często używa ja, ale on mówi w kontekście uwielbienia Boga. On mówi o swojej słabości, on mówi o nieporadności. I rzeczywiście te motywacje, jeśli w modlitwie umocowane są w taki sposób, aby przynieść nam korzyść, to jest złe. Mhm. Ale jeżeli kogoś bardzo kochamy i modlimy się, żeby ta osoba była zdrowa, żeby żyła, żeby nie cierpiała. I to jest ukierunkowane na tą osobę, a nie na mnie, żeby mi lepiej było. No ja nie widziałbym w tym nic złego, bo Jezus nas właśnie, Bóg nas uczy takich relacji, miłości, prawda, takiego ciepła. Możemy podać przykłady wielu modlitw, chociażby Daniel, który mówi: A to był naprawdę dość święty człowiek w tamtym czasie człowiek, który no, był wybrany jako prorok i fantastyczną fantastyczne dzieło wykonał, był tym narzędziem w rękach Bożych i on mówi Boże, my zgrzeszyliśmy. My jako lud, prawda? Chociaż to było 70 lat wcześniej. On utożsamia się i on też to ja wypowiada, ale ważne w jakim kontekście. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nawet w modlitwie pańskiej są słowa, których Jezus uczył. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czyli modlimy się o coś, co Bóg nam może dać. Odkrywamy nasze potrzeby, ale właśnie tutaj ta motywacja powinna być właściwa, właściwie ukierunkowana, to uwielbienie Boga. Dziękuję za, to, za ten akcent, za to rozgraniczenie. Powiem, ja nie zawsze jest nacechowany egoizmem, dlatego jest ważną rzeczą, żeby jednak rozgraniczać i oceniać o. to w swoim życiu. Wobec tego podążając dalej, bardzo proszę o przeczytanie tekstu z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, siódmy werset. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jak zachowujemy się wtedy, kiedy na czymś nam bardzo zależy lub wtedy, kiedy na czymś nam mało lub wcale nie zależy? No to jest takie trochę pytanie oczywiste. <śmiech> <śmiech> Może dlatego y trudno odpowiedzieć. Trudno odpowiedzieć. <laughs> no wiadomo, że jeżeli na czymś nam bardzo zależy... Chcemy, żeby się udało, to o tym bardzo dużo myślimy, o tym mówimy, o to prosimy, angażujemy wszystkich ludzi i robimy z naszej strony wszystko, żeby to się udało. Jeżeli nam na czymś nie zależy, to po prostu nie poświęcamy temu ani czasu, ani naszych myśli, ani żadnych działań. Spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem pewnego rozmówcy, który powiedział: Ja nigdy o to samo nie poproszę dwa razy. No, to ja się faktycznie łapię na tym często, że jeżeli mi na czymś bardzo zależy, to jestem trochę jak ten Jakub, który walczył z Bogiem i po prostu będę prosić dotąd, aż to się stanie. Mm -hmm. y Modlę się za mojego męża, y za moją mamę, za mojego tatę, za moją siostrę już ładnych parę lat i nie mm -hmm. przestanę, mm -hmm. dopóki Bóg mnie nie wysłucha. Mogę coś Proszę, proszę. Ale ja chciałam powiedzieć, że ja uważam, że właśnie powinniśmy się modlić, tak jak mamy y, przypowieść, jak Pan Jezus y, mówił o tym niesprawiedliwym sędziu, y, sędzi i wdowie. Ona się tyle razy napraszała do Niego, że On w końcu powiedział, jednak muszę ją wziąć w obronę, żeby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Mm -hmm. Dlatego właśnie mamy to tutaj, proście, a będzie Wam dane. Mhm. Mm Natomiast faktycznie są pewne rzeczy, które jeżeli poproszę, to zdaje się na wolę Boga. Na zasadzie jeżeli taka jest wola Boga, raz poprosiłam i wiem, że tak się stanie, jeżeli taka jest jego wola. Ale myślę, że te takie najważniejsze dla nas rzeczy, a najważniejszą rzeczą jest życie wieczne naszych najbliższych. Uh -huh. To jestem w stanie dużo czasu poświęcić, żeby prosić, żeby modlić się. I oczywiście wiem, że jeżeli jest taka Bo Boża Wola i jeżeli ta osoba podejmie taką decyzję, to tak się stanie, ale jest to w, jakiś, w jakimś stopniu takie no, nawiązywanie też relacji z Bogiem, takie no, bardzo ludzkie pokazywanie, że na tym mi bardzo zależy, o tym cały czas myślę i to uzewnętrzniam. Czyli yy, właśnie poprzez yy, prośbę. Pokazujemy, jak bardzo nam na czymś zależy. Spotykam się często, chyba każdy z nas, z innym problemem, że wielu ludzi mówi: Ja prosiłem Boga i nie otrzymałem. Rozczarowałem się. Nawet ktoś zebrał świadectwa takich ludzi i wydał książkę: Rozczarowani Bogiem dlaczego jak myślicie dlaczego niektórzy ludzie nie otrzymują tego co o co proszę różnie bywa wspominaliśmy już troszkę o tym modlitwa która płynie z wiary to po pierwsze uwielbienie Boga czego w tej modlitwie szukamy czy właśnie siebie samych mhm. zaspokojenia własnych potrzeb marzeń odczuć czegokolwiek co tam gdzieś tam w sercu mamy czy tak naprawdę jest w tym uwielbienie Boga i szukamy jego pomocy bo ja bym tu nawet pokusił się o takie stwierdzenie ja przepraszam jeśli kogokolwiek urażę ale mam wrażenie że za bardzo czasami wierzymy w samą modlitwę a za mało wierzymy w samego Boga do którego się modlimy i to jest dla mnie kolosalny błąd bo nawet te fragmenty słowa Bożego które wskazują że wierzmy już prosząc że to otrzymamy w moim odczuciu, ja tak to rozumiem, wierzmy w Boga, a nie w same słowa, które wypowiadamy. Bo te słowa nie kierujemy do siebie samych, tylko do wielkiego, do wielkiego Boga. To nas ma zbliżyć do Boga. Czasami bywa też tak, że Pan Bóg czegoś nam nie daje, czego być może chcemy i nawet dobrze się modlimy. I na to też trzeba zwrócić uwagę, bo być może te doświadczenie ma nas czegoś nauczyć, przybliżyć do Pana Boga. Mhm. I bywa również właśnie tak, że mamy dłużej się modlić, albo jest nam potrzebny czas, i Pan Bóg wstrzymuje pewne działania, albo mamy czegoś nie otrzymać. Mogę podać przykład zresztą każdy z nas wiele. Apostoł Paweł, który prosi o uzdrowienie, prawda? Dokuczała mu pewna rzecz, i pewnie więcej pracy by wykonał dla Boga, mhm. dla, dla ludzi, którzy szukali Boga, a jednak Bóg mu tego odmówił, stwierdzając, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Czyli zwrócić chciałbym uwagę na dwa aspekty. Jeden ze strony człowieka, drugi ze strony Boga. Ze strony człowieka muszą być spełnione pewne warunki. Jakie? To dzisiejszy temat ich nie wyczerpuje. Dzisiejszy temat przypomina, inspiruje do pewnych rzeczy. Ze strony Boga jest Jego wola. Ja bardzo często przypominam przykład Pana Jezusa z Getsemane, kiedy modlił się: Ojcze, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Nieraz krytycznie podchodząc do samego siebie, wiem, że w niektórych modlitwach starałem się wymusić na Panu Bogu coś. Panie Boże, ale ja tak chcę, bo jak mnie nie wysłuchasz i nie spełnisz, to, to się pogniewam na Ciebie. No i tak czasami, nie wypowiadając może nawet tych słów. Ale takie reakcje czasami dają się zauważyć wśród ludzi. A zatem zrozumienie i uszanowanie, że Bóg wie więcej, Bóg wie lepiej, kiedy, co dla nas, dla mnie, będzie najlepsze, poddanie się woli Bożej w tym względzie. Nie, jest niezmiernie istotne. Ja, jeżeli jeszcze mogę tylko Proszę. dodać, bo powiedziałeś, że ktoś napisał książkę o rozczarowaniu Bogiem. Ja myślę, że każdy z nas mógłby Tomy napisać o wysłuchanych modlitwach. Mhm. I tych wysłuchanych modlitw w moim życiu jest o wiele, wiele więcej niż tych niewysłuchanych. To, co, co tego, czego mnie uczy, to to, że jestem absolutnie pewna, że Bóg się mną opiekuje i ma dla mnie najlepszą drogę. I jeżeli jakaś moja modlitwa nie jest wysłuchana, to jest tylko ku mojemu dobru. Ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden tekst, który jest w Ewangelii Jana, 15 rozdział i 7 werset, który też jest takim trochę warunkiem wysłuchania modlitw, bo my bardzo często do Boga mamy takie podejście bardzo loszczeniowe. My sobie ustawimy plan, według nas najlepszy, i teraz o to, o to, o to i o to poprosimy. I jeżeli Bóg nas wysłucha, to znaczy, że jest tym Bogiem dobrym, Boże, który podpisz. nas kocha. Podpisz się i daj mi spokój. Natomiast tu jest taki piękny tekst w Ewangelii Jana. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Ta modlitwa to jest rozmowa dwustronna i to jest związek dwóch osób, to jest relacja. To nie jest jeden egoista, który chce wykorzystać drugą osobę dla siebie. To są dwie osoby, dwie postacie, które się rozumieją, które się kochają, które budują tą relację i związek. I teraz dobrze, ja się modlę o coś, ale ja swoim życiem pokazuję, że ja faktycznie jestem Bogu wierna. Mm -hmm. I wtedy zresztą przez trwanie w Bogu, tak jak czytaliśmy wcześniej, Duch, Duch Święty powie nam, o co mamy się modlić. Mm -hmm. I wtedy już tych modlitw wysłuchanych będzie tylko coraz więcej. Dziękuję bardzo. Ja bo... Tak, proszę. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli, tak jak tu czytała Małgosia, jeżeli jest, trwamy w Chrystusie, to tak jak Chrystus, jesteśmy. Niesamolubni, jesteśmy pokorni i przychodzimy przed tron Boży, wyznać nasze grzechy i w wielkiej pokorze, w zaufaniu, w wierze przychodzimy do Boga. Dziękuję bardzo. Kochani, tym warunkiem jest wiara. Myślę, że powinny wybrzmieć tutaj dwa fragmenty z listu do Hebrajczyków. Grzegorz, poproszę ciebie, jedenasty rozdział, werset szósty i Małgosiu z listu Jakuba, pierwszy rozdział. Szósty do ósmego wersetu. To niezmiernie ważne myśli. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Małgosiu? Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej że to niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Co to znaczy wierzyć? Wierzę, wierzę. Często deklarujemy, mówimy, zapewniamy. Co to znaczy wierzyć? Ufać. Ufamy Bogu, mhm. że to, o co Go prosimy, no to spełni. Jeśli prosimy oczywiście według Jego woli. Ja zadam pytanie, po co w ogóle się modlimy, prawda? Czy Aha. żeby uzyskać coś, czy żeby się skontaktować z kimś? No Aha. i myślę, że to jest istota właśnie, prawda, że modlimy się do Pana Boga, przy okazji prośby wypowiadamy, no i to jest wiara. Wierzę Bogu, wierzę w Boga, wybieram się w podróż, kieruję myśli do Boga, aby prowadził mnie w szczególny sposób. Cokolwiek by się nie działo. Ja nie wiem, czy bezpiecznie dotrę, ale cokolwiek by się nie działo, żeby Bóg mnie prowadził. Jest taki przepiękny werset też w liście świętego Jakuba. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, ale jednak nie wszystko może. Wiele. I to, jest, I to jest bardzo istotne także, bo wspomniałeś o tej woli Bożej, z którą się godzimy. I wydaje mi się, że modlitwa powinna... Być kierowana do Boga w taki sposób, abyśmy zakładali, że Bóg może mieć inny plan dla nas, dla naszego życia, zupełnie inny scenariusz. Bo jeśli to, co Małgosia z kolei wspomniała, jest tylko roszczeniowe nastawienie do Pana Boga, to taka modlitwa z pewnością no, może wręcz przynieść złe skutki, bo może nas odprowadzić od Pana Boga. W pewnym momencie powiemy, przecież Bóg nie, nie reaguje na, na, na moje prośby. Coś jest nie tak, albo źle się modlę, mhm. albo Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. Więc pytanie, czy w tym jest wiara? Mhm. Więc wiara jest takim spójnikiem tej, tej, tej modlitwy. Wydaje mi się, że to jest taka nić, po której ta modlitwa gdzieś tam biegnie mhm. do Pana. Boga. Ktoś powiedział, że to najlepiej rozumiemy, co możemy narysować. Kiedyś zadałem dzieciom na religii, rozmawialiśmy o wierze, i poprosiłem, Grupę, żeby narysowali wiarę. Zgadniecie, co niektóre dzieci narysowały? A pewnie nie zgadniemy, powiedz. <laughs> wreszcie, sobie, ja sam byłem zaskoczony. Ja znałem to porównanie wcześniej, ale zdumiony byłem, bo ja wcześniej... To było takie testowe pytanie. I spośród grupy pięcioro dzieci dwoje narysowało Wyciągniętą rękę. Wiecie, wiarą trzymamy się Boga. Dziękuję Grzegorz za ten bardzo trafny akcent, że my mamy kontaktować się z Bogiem. Miłość wchodzi w relacje, egoizm koncentruje się na prezencie. Czyli na materialnych dobrach. Modlitwa to jest relacja. Wiara to jest ręka, którą trzymamy się Bożych obietnic. Wiara to ręka. Byłem zdumiony tym, że dzieci na polecenie narysuj wiary narysowały rękę. No, dla mnie to się zawsze kojarzy z historią Jakuba, mhm. o której już wspominałam wcześniej. Gdzie Jakub no, tak silnie wierzył w to, że Bóg mu może wybaczyć to wszystko, co on zrobił. Jakub wiedział, jak zgrzeszył, wiedział, jak źle zrobił, ale wierzył w to, że Bóg zgodnie z obietnicą mhm. może mu wybaczyć. Dziękuję. Wiara to też pewność z innego fragmentu Pisma Świętego też znamy. Tylko chciałbym dodać jedną rzecz, i wydaje mi się, że. W wielu przykładach Pisma Świętego możemy to zauważyć, że modlitwa jest częścią wiary, a nie wiara jest częścią modlitwy. Modlitwa jest rozmową. Jeśli mamy z kimś relację, rozmawiamy. Natomiast nie może być tak, że mamy relacje tylko podczas rozmowy. To mhm. jest też błędne założenie, więc wiara cały czas powinna rozwijać się w nas, przybliżać nas do Pana Boga. Chodzimy z Panem Bogiem, rozmawiamy z nim. Natomiast częścią tej wiary jest właśnie modlitwa. Czyli wiara jest nawet, gdy nie rozmawiamy. Mhm. Łączność, relacja z Bogiem jest cały czas, prawda? Natomiast modlitwa jest tą chwilą, kiedy spotykamy się i rozmawiamy z nim. Krysiu, proszę otwórz pierwszy list Jana, rozdział piąty i przeczytaj czternasty i piętnasty werset. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas, a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to o co go prosiliśmy. No właśnie, jak to jeszcze nie otrzymaliśmy. Czy zauważamy tutaj Radę Jana, który akcentuje znaczenie zaufania? No, tu, jest, tu jest jeden bardzo trudny dla mnie przynajmniej tekst. Ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli. Jeżeli ja jestem pewna, że coś jest yy, wolą Boga, no nie wiem, są takie obszary jak na przykład praca dla Boga. Mhm. Ja jestem pewna, że Bóg chce, żeby każdy z nas dla Niego pracował. I jeżeli w tym obszarze o coś proszę, to ja jestem pewna, że Bóg mnie wysłucha. Może nie dokładnie w taki sposób, jak ja ją sobie wyobrażała, ale jestem absolutnie pewna, że w najlepszy sposób mnie wysłucha. Ale są takie modlitwy czasami, że ja nie jestem pewna, czy taka jest wola Boga, czy nie. Przykład sprzed ładnych paru miesięcy, gdzie no, miałam zmienić pracę i modliłam się do Boga, że y, naprawdę chcę tą pracę zmienić i proszę Boże, błogosław mi, żebym pracę mogła zmienić, ale do końca nie byłam pewna, czy to jest wola Boga. Mhm. I oczywiście potem klękałam i też, i o ile jest taka Twoja wola, ale pytanie, czy ja mogłam od razu podziękować za to, że, że, że Bóg jakby wysłucha tej modlitwy. No to, to są takie trudne obszary. Jeżeli jesteśmy pewni, że to jest wola Boża, to tak. Mm -hmm. A co zrobić, jeżeli nie jesteśmy no pewni? Czy mamy jakiś przykład w służbie Pana Jezusa takiej modlitwy? Tak. Takiego wyprzedzenia, podziękowania za coś? Tak. <grych> przy jakiej okazji? Tak, przy okazji skrzeszenia Łazarza. O, dziękuję. To jest przepiękny przykład i... Wczytując się w niego, zawsze moja uwaga przykuwana była i jest na tych słowach, kiedy Pan Jezus, zwracając się w modlitwie, jest dla nas przykładem. Mówi: Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. wysłuchałeś. Mhm. Ale myślę, że to też jest efekt tego, co chyba Grzegorz wcześniej mówił, że modlitwa. Yy jakby wypływa z wiary, ale też z tej relacji z Bogiem, jaką mamy. Czym bliższą mamy relację, czym częściej z Nim jesteśmy i więcej czasu spędzamy, tym pewnie będziemy lepiej znać Jego wolę. No i wtedy już jest łatwo podziękować tuż po proszeniu, bo wiemy, że taka jest wola Boża i to otrzymamy. No ja się przyznaję, ja jeszcze tam nie jestem, ale to jest podróż chyba całego życia. To jest szkoła. Życie jest szkołą ponownie proszę Grzegorz, abyś otworzył list do Efezjan 3,16, Małgosiu, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 38 werset. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Małgosiu? A Piotr do nich. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Na co zwróciliście uwagę w tych dwóch wersetach? To są tylko dwa spośród z pewnością wielu innych, wręcz identycznie albo bardzo podobnie brzmiących. Na odrodzenie może to upamiętajcie się, nie? Mhm. Czyli to tak, modlitwa. Przemienia nasze charaktery też Bóg za pomocą modlitwy, oczywiście Duch Święty przemienia nasze charaktery. A no właśnie, ja tu jednak coś, coś, coś głębszego chciałbym wyciągnąć. Grzegorz? No, modlitwa o Ducha Świętego, o Jego działanie, o dar Ducha Świętego, o prowadzenie. Właśnie to jest taka dla mnie mocna konotacja z tym poprzednim tekstem. To jest odkrywanie Bożej woli. Ja czasami jestem przekonany, się przekonuję również, że się źle modliłem po jakimś czasie. Ale wydaje mi się, że właśnie na tym polega prowadzenie Boże, że Bóg, gdy mam z nim kontakt, relacje, gdy ta wiara kształtuje się, rozwija, Bóg mnie tak prowadzi tą właściwą drogą. I to jest odkrywanie Jego woli. I ciekawe jest w tamtym tekście, przepraszam, że ja jeszcze nawiązuję proszę, do tamtego proszę. tekstu. Najpierw jest ta ufność wskazana, czyli wiara, moglibyśmy to inaczej zamiennie nazwać, a później, gdy już wiemy. Mhm. Najpierw wiara, a skoro już wiemy, prawda? I tam jest. Wzmianka o tym, że, że Bóg będzie działał w naszym życiu. I no taka jest właśnie, taka jest właśnie tutaj rola Ducha Świętego. Bóg w cudowny sposób nas kształtuje, odnawia, przybliża i temu służy hmm. między innymi modlitwa. Nie żeby coś, przepraszam, uzyskać czy, czy zdobyć, tak jak wspomniałeś o tych, o tych darach. To nie jest właściwa modlitwa, tylko choć to powinno się pojawiać w modlitwie. Uh -huh. I tu jest nagle modlitwa, o której mówimy na tym etapie, modlitwa o Ducha Świętego jego działanie. No, ja myślę, że tutaj jest niezwykle istotna, jakby zrozumienie jeszcze, to już rozmawialiśmy, istota modlitwy, że to jest przez modlitwę my się zmieniamy, modlitwa jest bardziej dla nas niż dla Boga, i na pewno nie jest po to, żeby spełniać nasze życzenia i żeby żyć lepiej, tylko żeby lepiej poznawać Boga. To jest piękne doświadczenie ja myślę, że każdy z nas mnóstwo ma tych doświadczeń, jeżeli widzimy odpowiedź na nasze modlitwy. Mhm, jak nas to uczy zaufania do tego Boga i wtedy to jest ten cały proces, tak jak już też mówiliśmy, całego życia, zmiany. Duch Święty nas zmienia, Duch Święty nas uczy, jak się modli, Duch Święty pokazuje, jak Bóg działa jak odpowiada nasze modlitwy, a my dzięki temu z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej Boga i to jest piękne. Dziękuję bardzo. Chciałbym kontynuować ten krótki fragment z listu do Efezjan, ale dosłownie od wiersza 17 dwa, trzy wiersze warto przeczytać. Proszę, I to jest właśnie proszę. to, o czym mówimy. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Mm, dziękuję bardzo. Kochani, podsumowując dzisiejszą rozmowę, w chrześcijaństwie, w zborach toczy się dyskusja, kim jest Duch Święty. Czy jest kimś, czy nie jest kimś. Dzisiejszy temat i te wersety wskazują bardzo wyraźnie na. Współpracę i na jego misję względem nas. Kiedyś słyszałem, nie pamiętam kto to powiedział, że jeśli Duch Święty jest mocą, to człowiek powinien dążyć, żeby tą moc posiąść i podporządkować sobie. A jeśli Duch Święty jest kimś, osobą, i rozumiejąc to, to człowiek będzie dążył do podporządkowania się jemu. Dlatego dzisiejsze rozważanie dotyczyło działania ducha świętego, współdziałania ducha świętego w aspekcie modlitwy w chrześcijańskim życiu. I myślę, że nie ma lepszego nauczyciela niż Nauczyciel tego samego rodzaju, jakim był Pan Jezus, gdy chodził po ziemi. Dlatego powiedział, że po swoim odejściu poślę do Was Ducha Świętego, który będzie Was pouczał, który będzie Was wprowadzał we wszelką prawdę, który będzie Wam pomagał, wspierał. On jest tym Allos Parakletos. I niech każdy z nas. Doświadczy jego działania w swoim życiu. Zakończymy studium modlitwą. Grzegorz, proszę Cię. Dobry nasz Panie i Boże, dziękujemy za Twoje szczególne prowadzenie, za działanie Ducha Świętego w naszym życiu, za to, że poprzez modlitwę możemy Ciebie odkrywać, za to, że modlitwa jest częścią naszej wiary i zostawiłeś nam taką formę, Relacji z Tobą, rozwijania tych relacji. Drugi Panie, pomóż nam odkrywać, jaka jest Twoja wola. Spraw, żeby nasze modlitwy zawsze płynęły z serca, żeby były zgodne z Twoją wolą, żebyśmy, szukając wypełnienia Twoich obietnic w naszym życiu, przede wszystkim tę modlitwę kierowali do Ciebie, taką uwielbieniową modlitwę, żeby ta nasza modlitwa zawsze była skierowana na drugiego człowieka. Żeby mało w tej modlitwie było tego egoistycznego ja, które często jest związane z prośbami. Niech te modlitwy, nasze modlitwy rozwijają nas, przybliżają do Ciebie, upodabniają. Proszę o to dla każdego z nas przez najświętsze imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Serdecznie dziękuję, dziękuję wam za udział w dzisiejszym studium. Dziękuję tym, którzy trwali z nami. Zapraszam na kolejne studium w przyszłym tygodniu temat zasmucanie Ducha Świętego i sprzeciwianie się jemu.